Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2, czyli w skrócie mówiąc w ETS-a sobie tutaj pogramy. Słuchajcie, w pierwszej kolejności, jak widzicie, na naszym koncie jest tutaj 123 tysiące. Ja bym chciał się tutaj części tych pieniążków pozbyć. Chodzi głównie tutaj o spłatę tych kredytów, aczkolwiek to nie są jakieś duże kwoty. Ogólnie mamy tutaj 40 tysięcy z groszami, ale tutaj będziemy mieli tylko ewentualnie 5 tysięcy więcej, więc myślę, że nie. Dobra, nie było tematu. Suma kredytu, pozostała kwota do spłaty 2 266 453 zł z pożyczonych 2 505 060 zł. Wiadomo, są odsetki. Tak, są odsetki, już sporą część tutaj, jak widać, spłaciliśmy. Praktycznie spłaciliśmy te odsetki i teraz mamy taką, dopiero, znaczy ze wszystkich kredytów teoretycznie spłaciliśmy odsetki do tej pory, teraz mamy taką czystą kwotę do spłaty. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Słuchajcie, temat jest taki, że my tutaj kontynuujemy tutaj naszą jazdę. No i tutaj znajdujemy się na stacji paliw. Słuchajcie, co wieziemy? Wieziemy zestawy stołowe, 26 ton. 26 ton ładunku mamy i ten ładunek tutaj wieziemy. Ok, zapłaciliśmy teraz za paliwo. Jedziemy w dosyć nietypowym składem, ponieważ to jest taki tandem. Naczepa długa i zaraz zatem krótka, więc musimy tutaj troszkę większe łuki brać, żeby tą tylną naczepą się oczywiście zmieścić. Pozostało nam tutaj jeszcze tylko 335 km do przejechania. Może aż tylko, lub tylko, ale to oczywiście kwestia z tego, jak będzie nam się tutaj jeszcze jechało. To wszystko jeszcze jest tutaj przed nami, cała rozgrywka. Podzieliłem praktycznie ten kurs na dwa odcinki, ponieważ w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, przekroczyliśmy 10 tysięcy tym autem. Druga kwestia jest taka, że co zrobiliśmy? Tak, kupiliśmy nową firmę, aczkolwiek no, kupno tej firmy to może była lekka przesada. No, był temat, żeby kupić nową naczepę, a właściwie cysternę do chemii. Aczkolwiek się okazało po zakupie, że nie mam zleceń na taką chemię. No trudno. Teoretycznie pieniądze zostały wydane. No, zostały wydane jak na razie bez zysku, czyli po prostu zainwestowałem i na razie nie mamy z tej inwestycji żadnego zysku. Także no, szkoda, że wydaliśmy w ten sposób te pieniążki. Mogliśmy wydać teoretycznie na jakąś modernizację naszego garażu, aczkolwiek gdybyśmy zrobili taką modernizację garażu, który posiadamy w Dortmundzie, a teraz posiadamy jeszcze w Barcelonie, bo poprzednio byliśmy w Barcelonie i z Barcelony jedziemy, to też ta inwestycja teoretycznie by na sobie nie zarabiała, ponieważ rozbudowa garażu wiąże się z tym, że się robi nam 5 stanowisk na samochody, co się wiąże z faktem, że musielibyśmy przynajmniej jeden samochód dokupić lub nawet i dwa maksymalnie. Po czym już zatrudniamy, wiadomo, pracowników, no i taka inwestycja jak najbardziej w takim momencie zaczyna nam się tutaj zwracać. Słuchajcie, plan jest taki,
To jest bardzo fajny kurs, wam powiem, bo jeśli nic nie odwalimy, no naczepa 1% ma uszkodzenie, no to nie jest jakieś poważne uszkodzenie, ale jeśli nic poważniejszego nie odwalimy, nie uszkodzimy ładunku i przyczepy mocy nie uszkodzimy, to praktycznie za ten kurs dostaniemy 209 622 zł. Właśnie, a do spłaty mamy 2 miliony, tak? Nieco ponad 2 miliony, to teoretycznie wykonując 10 kursów, automatycznie jesteśmy w stanie spłacić naszą pożyczkę. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, ja może jeszcze faktycznie dzisiaj spłacę te raty. Aczkolwiek mi się wydaje, że i tak już prowizja tutaj jest naliczona. No zobaczymy. Skoro wzięliśmy, to już prowizja jest naliczona, nie ma bata. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. My tu póki co jedziemy te 130 km na godzinę, nieco ponad 130 km na godzinę, co nam pozwala też mocno tutaj zaoszczędzić na czasie, planowanym czasie na dostawę, gdyż miało to być tam chyba grubo po 19. Uwaga, silnika, tak, czyli na pewno serwis musimy odwiedzić grubo po 19, czy około 19 z 800 iluś tam kilometrów, ale póki co to i tak myślę, że warto sobie tutaj przyznać tą rację, że mimo tego ładunku, tej prędkości, to i tak bardzo fajnie się jedzie. A ten tutaj mi zwalnia, to będzie mnie bolało? Nie, na szczęście nie. No tu ciasno się zaczyna robić, póki co my idziemy jeszcze prosto. Kurde, by mogli zjechać co niektórzy. No tu naprawdę bardzo ciasno się robi. Tak, słupki. Okej, taki mały słupek, no poważnego uszkodzenia nie zrobiliśmy. Nie, okej. No ale sam fakt, gdyby ten słupek faktycznie był bardzo sztywny, to przypuszczam, żebyśmy sobie tutaj tak naprawdę uszkodzili to auto. I to, co tutaj chyba wszyscy wiedzą, jadąc z pasem awaryjnym, nie ma praktycznie dla nas żadnego ograniczenia i w ten sposób możemy tutaj sobie mijać policję i w ogóle. Z takim kontenerem też miałem jechać, ale go nie wybrałem. Tak by on sobie wyglądał. Jak ktoś przypomni sobie, to właśnie coś takiego mogliśmy sobie tutaj wybrać. Awaria silnika coraz poważniejsza. Czy jeszcze może nie aż tak poważna, jakby się wydawało, ale no te 130 km raczej przejedziemy. No, jak przejedziemy te 128 km, zostawimy ładunek, to udamy się na warsztat. Na warsztat, by naprawić auto. No i ponownie jedziemy pasem awaryjnym i nas ograniczenie nie dotyczy, dopiero gdy wracamy na pasy właściwe. No i przy tym tempie to tutaj się silnik już dosyć mocno upomina. Niecałe 100 km jeszcze do celu. Idzie bardzo fajnie. No i też czas tutaj nam się znowu skrócił, cenne minuty. Kurde, ten odcinek szybciej skończy niż mi się wydaje. Poprzedni no dużo nam nie zabrakło, tak? Byśmy z 15 minut może dłużej tamten odcinek nagrali i byłoby po temacie. Coraz dłuższe trasy nas tutaj czekają, to jest fakt.
60 km. 40 minut, około 40 minut, 16:55, ale oczywiście, no myślę, że te 5 minut to tu jeszcze będziemy w stanie ukrywać. Już teoretycznie ukrywaliśmy 3 minuty z tego czasu. Tu jeszcze 40 km do celu, także jesteśmy coraz bliżej takiego zastrzyku większej gotówki pieniężnej. Z początku wydawało mi się, że lepszy zysk mamy jednak tutaj na zleceniach z prywatną naczepą, aczkolwiek to były takie trasy po 500 km. I co się okazuje, że te po 500 km to tam ten zysk tam był w granicach oczywiście 100 tysięcy. Tutaj mamy kwestię 800 km, no i ten zysk jest tutaj już dużo, dużo większy. Bałem się, że wyhamuję, ale okej. Jak nam wraca, to jest totalny ciołek. Tylko nie chce mi się wierzyć, że tutaj nie ma żadnego warsztatu. No i mamy Almerię. Okej, Dilara Iveco. Ok, czyli tutaj zbytnio nie będziemy mieli problemu z parkowaniem. Tego względu, że się zablokowaliśmy na bramie. I to dosyć ostro się zablokowaliśmy. Się okaże, że będzie potrzebny nam tutaj serwis. Pytanie, jak stąd teraz wyjechać, prawda? Jeszcze sobie uszkodziliśmy naczepę. Miał być pięknie, szybko i sprawnie. Aczkolwiek wyszło jak zawsze z niespodziankami. Podczepiamy. Okej, udało się tam wymanewrować troszkę. Okej, jak się nie zahaczy, to będzie dobrze. Pomyślimy wyjechać. Nie uszkadzając oczywiście całego zestawu. Okej, ruszyliśmy. No i cały transport na miejscu.
Na wynik doskonale, ok. 826 km przyjechaliśmy, 1400 punktów zarobiliśmy. Dosłownie niewiele punktów nam tutaj brakuje, jakaś swobodna jazda i wpadamy w punkty. 100 km i 50 punktów zupełnie nam tutaj wystarczy. Czy jest sens tutaj jakiejkolwiek spłaty? Czy też można sobie jeszcze dobrać tą pożyczkę? Raz na pewno mogłem sobie dobrać. Oczywiście dobrałem, czemu nie? No tu mam 23%, także dużo to nie jest, ale 1/4 musimy oddać, czyli praktycznie musimy tu około 11 tysięcy, czy nawet około 11 tysięcy powiedzmy oddać, czy nawet 12 tysięcy więcej. Co więcej, no za 300 tysięcy, 373 tysiące nie kupimy żadnej ciężarówki. Ewentualnie możemy skupić się na tym, że faktycznie weźmiemy sobie rynek przesyłek i zobaczymy. O, same gabaryty to niewielkie kwoty, ale głównie same gabaryty. Dobra, Almeria, jesteśmy w Almerii, tu mamy Madryt. Słuchajcie, no i w Almerii, z Almerii mamy tutaj trasę na 159 211 za kilometr. Tych kilometrów może też nie jest jakoś specjalnie no mało, bo nie jest mało, ale myślę, że to jest taka trasa, gdzie Murcja, gdzie będziemy praktycznie wracali w Walencję, w stronę Walencji. No i praktycznie będziemy Sargosa, jechali do miasta Sargosa, 740 km. Ja myślę, że możemy sobie ustawić tego GPS-a na tą firmę. Tutaj mamy do przejechania 5 km, ale jeśli jest możliwe. Szybka. No właśnie, szybkie rozeznanie. I tutaj nie ma żadnego warsztatu po drodze, to jest ciekawe, nie? Same mniejsze miasta chyba. Malaga, w Maladze jest warsztat, ok, ale do Malagi jechać nie będziemy. Murcja jeszcze jest, ale tutaj też żadnego, jest warsztat, ewentualnie tu możemy sobie zahaczyć, ale to później, dopiero będziemy jechali w tą stronę, ponieważ nie będziemy tutaj sobie aż tak kilometrów wyrabiać, ponieważ o ten warsztat tak czy inaczej musimy tutaj zahaczyć, naprawić nasz pojazd, gdyż on już tutaj się w trakcie odzywa. Już słyszymy skrzynię biegów, że ciężko biegi wchodzą, gaśnie nam podczas jazdy. Tutaj mamy tylko dealera ciężarówek, więc tutaj raczej nie kupimy. Z lewa nic nie idzie, z prawej też nie zdążymy zresztą. Okej, dosłownie niewiele punktów nam brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu. To już kwestia jest nawet kilometrów, że tak powiem. Bo to mogą być kilometry ze swobodną jazdę. 100 km 50 punktów, to już jest naprawdę bardzo dużo. Nie chcemy uszkodzić na pewno auta bardziej niż jest uszkodzone. No i tutaj zaczynamy kolejny, tak naprawdę będziemy w sumie zaczynać kolejny kurs.
Jak ja z tymi ładunkami się tutaj wygabia? Okej, kolejny tandem tutaj nas czeka. Kuszące trasy, ale tutaj mamy zdecydowanie lepiej opłacalną trasę, więc wybieramy sobie tą naczepę. Jak widać, pierw będzie krótka, potem nie, pierw będzie długa, potem krótka, czyli tak jak jechaliśmy przed chwilą. W ogóle ciasno, żeby to zabrać stąd, jak widać. Podczepimy zestaw. Wow, 19% z każdą minutą, coraz więcej procent uszkodzeń pojazdu. Ok, podczepiamy. Podczepiony ładunek. A propos, co my w ogóle wieziemy? Świeże ryby, 29 ton. Jeszcze cięższy ładunek od poprzedniego. Także będzie tutaj wesoło. Pod palmami. Elegancko, dobra. Ale no, więc lecimy w trasę. Mamy do przejechania 741 km. Planowany czas dostawy sobota, godzina 2:34. O tej godzinie ten transport jest przewidywany, że zajedzie pod firmę. Firma znajduje się w Saragossa, dokładnie mówiąc Saragossa, a firma to APP, tak, APP, to jest firma, do której tutaj zmierzamy, lecimy na Murcję. Przypominam, że póki co znajdujemy się w Hiszpanii, a za zysk za ładunek to jest kwotą 159 289 złotych. Słuchajcie, tak z ciekawości, bo do Barcelony mieliśmy tutaj 10% odkrytej mapy, teraz mamy 10,63%. Na razie taka prawda, że nic nam więcej tutaj nie dojdzie, ewentualnie tutaj jakieś malutkie skrawki na tych rozwidleniach. Ale głównie gdzieś mamy Murcję, jest Murcja i jest tutaj warsztat, który myślę, że ja sobie z chęcią zahaczę, ponieważ warto będzie sobie ten samochód na tak długą trasę tutaj jeszcze naprawić. Wiadomo, do tej Murcji jeszcze też mamy kilka, no może ze 100 km, może więcej, 760, dobra, czyli 600, nawet 160 km możemy mieć do tej akcji, także kawał drogi jeszcze przed nami, więc sobie tutaj na spokojnie oczywiście pojedziemy. Łatwo nie będzie, to już od razu mówię. Bardzo często spotykamy tutaj wozy strażackie. I to dosłownie jeszcze kolumbryny, jakieś tam mniejsze.
Okej, wszystko wskazuje na to, że będziemy wjeżdżać na główną drogę A7 E15 w kierunku Murcji. Tak, fakt faktem, troszkę kilometrów nam tutaj doszło z tego względu, że będziemy wjeżdżali na ten warsztat. Tego ogólnie tutaj nie doliczyłem, ale doszły nam tutaj kilometry, gdzie będziemy właśnie wjeżdżać na warsztat. No i praktycznie tutaj po dokonaniu takich napraw myślę, że będziemy sobie kończyli wtedy ten odcinek, no ale w pierwszej kolejności mimo wszystko musimy dojechać na miejsce, czyli jeszcze kawał drogi tutaj przed nami. Ja tak obstawiam 660-600 km do końca będziemy pod warsztatem, aczkolwiek mogę się mylić. Może być to bliżej, może być to dalej, nie wiem, nie orientuję się tutaj akurat w tym terenie. A też specjalnie się tak naprawdę nie przyglądałem pod względem ilości kilometrów. Nie szacowałem sobie mniej więcej ile się to, może w jakiej odległości to się znajduje. Póki co no jest plan po prostu, żeby tam dojechać, tak? Dojechać z tym ładunkiem. No przede wszystkim to już efekt końcowy, no to jest zakończenie oczywiście trasy, żeby dojechać do celu. Ale wiadomo, no wszystko jest tutaj przed nami, różne rzeczy mogą się dziać. Trzeba być cały czas czujnym, bo są takie sytuacje, że jedziemy tym samochodem i za chwilę jakiś kierowca osobówki czy pojazdu ciężarowego stwierdza, że trzeba zjechać na przykład lewy pas, zablokować mnie, co przy czym ja też mocno cierpię. No dobra, teraz się kulamy z tą prędkością taką jak dla mnie bardzo optymalną 135 km na godzinę i to jest dla mnie taka prędkość ok, w porządku, z taką prędkością jechać na przykład możemy. Jest to dosyć taka jeszcze bezpieczna prędkość jak na ETS-a, gdzie faktycznie z towarem w sumie są takie sytuacje, że wystarczy mieć niewielki ładunek towaru, a po prostu niewielki zakręt i nadmierna prędkość spowodują po prostu wywrócenie się naszego zestawu. Tak to po prostu może wyglądać. Ok, to jest pas dopiero do zjazdu. Oj, musimy się wbić, nie ma bata. Musieliśmy mocno wyhamować do 70. I tu mamy 110, ale my maksymalnie możemy jechać 90. Teoretycznie, bo praktycznie możemy tutaj jechać nawet 100-150 km na godzinę po wyłączeniu właśnie, po wyłączeniu ograniczeń prędkości. Okej, okay. Czyli zobaczcie,
160 km, już ponad przejechaliśmy prawie 170 i zaczyna się dopiero zjazd. No, czyli tutaj mówiąc, no, mówiąc 100 km, pomyliłem się mocno, ale mówiąc już na przykład, że około 160 km, no to już byłem zdecydowanie bliżej. Nie wierzę, ja cię. Uderzyłeś we mnie i co teraz? Okej, odblokowaliśmy Murcję. Okej, kolejny wóz strażacki, tylko nieco z nowszych modeli. No na pewno już 20 km tutaj do celu nie mamy, tylko jest to kwestia kilku kilometrów. Ale jakby nie patrząc, 180 km jest zrobione, 185 nawet można śmiało powiedzieć. 6. To jest to, o czym mówiłem, awaria silnika. Ok, byśmy przejechali warsztat. Ciekawe, gdzie bym dojechał, ha, byśmy grali sobie dookoła. Ok, skręcamy na warsztat. Będzie problem stąd wyjechać, to już od razu mówię. Chyba, że nas automatycznie odwróci i póki co serwis, w serwisie oczywiście naprawa pojazd za 80 tysięcy. Także spora kwota, praktycznie dwie raty, byśmy mieli spłacone za koszt naprawy tego pojazdu. Tak jak mówiłem, będzie problem wyjechać, ale to już będziemy się martwić tak naprawdę w następnym odcinku. Póki co ja się z wami żegnam, śmiałam się odcinać, jak spodobał to koniecznie łapeczki w górę, komentarze i subskrypcje, a przed nami już niebawem kolejna część trasy, ponieważ jeszcze mam tutaj grubo 500 km do przejechania, ale myślę, że się wyrobimy na spokojnie, więc póki co cześć i czołem.